Siema, siema, witajcie po takiej trochę grudniowej przerwie, dwugrudniowej przerwie. Jestem więźniem Michał, strefu więziennego Michał Stonmolen i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Zanim zaczniemy, parę ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze, subskrybujcie mój kanał, naciśnijcie przełomy przycisk subskrybuj i dzwoneczek, rano, kiedy o filmie was nie ominęło. 2. Lajkujcie filmy czy łapki w górę, to będzie szczególnie do widzenia odcinków dla was. Do widzenia dłużej drogi, przyciągnięcia. No, ostatnie słuchy też rosną, też się. No i się cieszę, że jesteście, że oglądacie. 3. Piszcie komentarz pod odcinkami. Na mnie obcisnęło rękową łapki w górę, czyli na usługę po prostu. 4. Pomóż też Arcyjowi. Adrenal mi stanął Arcy do 3K. Ma na razie 2, przy tym 940 subskrypcji. Pokonuję mu 60. Wniósł go 3K. Pomóż mu pokonuję świetną pracę robi. Fajne filmy, fajne skomyki. Jest spoko ziomek. A mi też pomóż tego mi stanowiego spółka. Pokonuję go pierwszym skarżem. Przedziwię mi społeczność. No i dziękuję Wam, że jesteście moim ze mną. Dziękuję Tobie, Zuziu, Wiku, Pan Tomasz, Aksej, Eran, Eniś, Sauron 1939, Krax, czyli Huben, Kasper Nakajczak, Kamur, czyli Keksu, też tam wiem, tak. No i pozostałym też moim widzom też dziękuję. No, bez mojego gadania rozpoczynamy grę fajną i nie wyższy racji ścieżka JZK. Oczywiście. Ja dziękuję się, patrzysz. Poznaję te doliny. Ścieżka wiedzie do bram miasta. Jesteśmy już blisko. Jeszcze się popaliła. O, no, kochany, taka myło. Wszędzie widać ślady harpii. Kiedy tu byłeś? Dawno, według waszych miar. Kem, szkoda czasu. Te góry widziały już upadek dwóch cywilizacji. Najpierw Wranowie, potem my, Enseed. Być może zobaczymy upadek trzeciej. Nie można stojąć, powiedział, no. No i przerwamy harpie rozmowy. Kurczę, harpie! Nie, co za harpie? No cóż, o harpie! O młynek! Jak fajnie. Młynek się przyda oczywiście. Mamy jeszcze Mahera. A które włókny? No tak. Umuszczenie znaki akcji pozwala korzystać z znak akcji podczas zdrowy. Noszenie informacji lub innych korzyści. Zastraszanie. Pozwala tak rozmówców. Chcę umować o informacji do osiągnięcia innych korzyści. Perwersja. To jest osano. No i zimowanie. Rozmówcy zasłona, tego zauważył plus 10%, mocne plecy, Roman, wyglądać filmu przeczekajcie, o lekcji alchemii, oświadczony, mocny żołądek, rozdzielniska, asasyn, jest to nocy, ornitolog, korona raka. Nie, wykończył ich klimat i choroby. Kiedyś w Velen na tych zboczach rosły jeszcze kwiaty, a źródła Pontaru nie zamarzały przez cały rok.
spójrzcie. Tak wygląda rok Gwin. Miasto Bramów. Tak właśnie wygląda. Co? Nie. Nie, ja na swoim to dodałem. Już jestem z powrotem. Się jedną rzecz mam i powód, przepraszam. Ła, ale już jestem z powrotem. Lecimy z tym postem. No i wykończenie, hopa! No ale mi niestety, ale nie da się zrobić wykończenia. Nie wiem czemu. Ale niestety się nie da.
polecimy dalej i odmyślować. A imię czekałam. Zapisz ich. Chodź. Rycerze płonącej róży na pokojowych obradach. Ciekawe, kogo reprezentują. Tego, kto im zapłacił. Obozują poza murami miasta. To znaczy, że nie są tu oficjalnie. Przyjechali na wycieczkę? Może nie chcą rzucać się w oczy. Eilhard trzyma smoka w zanadrzu. Radowid wezwał oddział rycerzy zakonnych. Do tego Sheila i Henselt. Szykują się ciekawe obrady pokojowe. Kto mógł ich wezwać? Radowid. Teraz zakonne ścierwa rozpalają stosy pod redańskim godłem. Szczególnie upodobali sobie palenie czarownic. Tak słyszałem. Radowid widział, co zakon zrobił w Wyzimie. Widział szaleństwo wielkiego mistrza. Musiał mieć dobry powód, by ściągać ich do siebie. To jasne. Potrzebował kija na Eilhard. Nie powinieneś im się pokazywać. Wiem. Dla nich dobry elf to martwy elf. Nie dlatego, że jesteś elfem. Dlatego, że jesteś Jorvetem. Spróbuję dostać się do miasta przez groty. Tobie też radzę. Zakonnicy na pewno wiedzą, że jestem poszukiwany. Znasz przejście? W pobliżu jest jaskinia. Do Loch Muin można się dostać na wiele sposobów. Skoro Radowid sprowadził zakon, pozostali pewnie też nie przyjechali bezbronni. Miasto roi się od rozmaitego żołdactwa. Wszyscy siedzą jak na wiedźmińskiej petardzie i czekają na iskrę. Ale to daje nam szansę. Jeśli władcy zamknęli się w swoich obozach, to poruszanie się między nimi powinno być względnie łatwe. Ruszajmy, póki nas nikt nie zobaczył. Medalion ostrzega. A, wiem. Jest nam pajączny. Myszę się. Ała. Myślałem sobie. Ała. Dobrze, że jesteś. Popatrz, stary znajomy. Trzymaj dystans. Zapomniałeś już, że podobny stwór pałętał się wokół mojej jaskini? Nie zapomniałem. O, jak w oczy. Święta lata. Dłoń zaradła jedna. Oh,
nie wiem, no... ja się tak nie bawię. Zostawcie i odleta. Spokojnie. Mogą przyjaciel. Ja się przestraszyłem. Po drugiej stronie miasta znajduje się zalesiona dolina. Niegdyś pełna zwierzyny, obecnie martwa. Tamtędy do miasta dotarły królewskie delegacje. I dlatego my ją ominęliśmy, wiem. Co zabiło wranów? Mijały lata, klimat się oziębiał, a wranowie mieli coraz mniej pożywienia. Ich chłopcy schodzili z gór na nizinę, a tam pojawiali się już pierwsi ludzie, a wraz z nimi dur, czerwonka i zapalenie płuc. Wranowie zaczęli chorować. Próbowali się ratować na różne sposoby. Wybudowali nawet akwedukt i system kanalizacji, ale było coraz zimniej i przez większość roku kanały zamarzały. Gdy przybyły tu elfy, miasto było już martwe. Ensi to odbudowali, uczynili na powrót piękny. Ja przyjmę. Nie, ja się przestraszyłem, kurde. Tak. Kochany, bo... Marszałek Raupenek szybko udowodnił, że jest znacznie bardziej zabójczy niż wszystkie choroby razem wzięte. Zaatakował nocą, wymordował wszystkich mieszkańców miasta. Większość rodzin zginęła w swoich domach. Pożary trwały kilka dni. Smoczy ogień może zmienić miasto w płonący grobowiec znacznie szybciej niż podpalacze Raupeneka. Filippa ma władzę nad Saskią. Nie zawaha się jej użyć. Musimy się śpieszyć. No i jesteśmy w Lochmuin. To obrzeża miasta. Nasz cel powinien być bliżej głównych dzielnic. W drogę. Zakończenie! Ja!
Ja pierdolę, to ja mówię. Fuchuj, oła. Fuchuj, oła. Chociaż jedno wykończenie na zanurzu było. Medalion ostrzega. A, wiem, teraz wiem, że ostrzega. Wiem. Na lewo, nie. Na prawo ognia spadu, na wodę po lewej stronie. Na wodę po lewej stronie. Potem mamy... Druga na ścianie po prawej stronie. Potem mamy... Druga na obłożę z prawej strony. Nie, druga na obłożę z prawej strony. Druga na obłożę z prawej strony, no. Tylko... Druga... Możesz, ty skurde. Druga na ścianie na prawo. No, druga na prawo. Druga na połowę na prawo ogłejście. Dobra, ruchu nie ma. Kurde! No, to nie po lewej stronie. No, na szczęście po prawej stronie. Ja chyba nie tą kombinację robię, kurde! Po lewej stronie. I znaku. No, nogu kochany! Kurde to kombinacje to się zmieniają, sorry. Jolek, gdzie ty jesteś? Jeszcze nie tą kombinację, co trzeba. O, rany, Jolek. Au! Dobre. Właśnie chodzi, że to tu mi załogasz drzwi przed nosem. A nie polewa. Zakneblowali Filipę w ostatniej chwili. Prawie już zaklęcie rzuciła.
Gniję teraz w redańskim lochu w specjalnych kajdanach. Radowid ma rację. Nie cacka się z wiedźmami. Już po niej. Albo zabawi się z nią kat, albo potwory. Powiadają, że w podziemiach Lochmuin pełno wszelakiego świństwa. Nie wiem, za co ją zamknęli, ale każda czarodziejka ma coś na sumieniu. Święta racja. Nikt po niej płakał nie będzie. Lochy to odpowiednie miejsce dla Filipy Eilhart. Lepsza byłaby tylko szubienica. Jeśli ją zabiją, możesz zapomnieć o uzdrowieniu Saski. Na pewno pilnują jej jak cesarskiego łoża. Nie dostaniemy się tam. Do cesarskiego łoża mi nie spieszno, ale do lochów będziemy musieli wejść. Spróbuj poszukać przejścia kanałami. Ja znajdę dom Eilhart. Jeśli nie spodziewała się aresztowania, może tam być coś ciekawego. Jest szybszy sposób na dostanie. Zabiorą ci broń i skują kajdanami. Ale faktycznie jest szansa, że trafisz do jednej celi z Filipą. Poradzę sobie. Błądzenie w tunelach zajmie zbyt wiele czasu. W takim razie ruszajmy. Dostanę się do Filipy, a ty przeszukaj jej kwaterę. Ostatnio sporo się dowiedzieliśmy, szperając w jej rzeczach. No. No, my kończymy na górku, a... Jeszcze jeden. Pięty los. Mama nie miała, ale mój był kochany. Zakończenie. Ciao. Nie jest. Gdzie to? Jeszcze jeden? No ale... Magia. Lub niebezpieczeństwo. Wody, na to odbramy. Na prawo odbramy. Na prawo. No, o, długi kochany, gole! Wow. O kurde.
zmieniłem go. Nasrało. Łukasz nasrało. No właśnie mi nasrało od wejścia. No właśnie nie nasrało od wejścia. Ojejko. Luma na podłodze nasrało od wejścia. A na prawo wejścia, czyli tu. Luna na ścianie po lewej stronie. Nie ma tu. Dawaj. Nie da się to. No, no ukochany. No siema. No cześć. Nie wierzę, że to ty zabiłeś Foltesta. Bo nie zabiłem. Zabiłem. Ale nagroda to nagroda. Nic no, osobistego. Oczywiście. Jako zawodowiec na pewno dobrze mnie rozumiesz. Oczywiście. Jeszcze jeden gaduła. O, one poleciał. Ciao, znowu wykończenie. No, właśnie. Boga, jak się wali. On tam mi sieć od matka. Ktoś jest? Halo? Wiedziałem, że cię znowu spotkam. To znowu ty. Silgrad nie zapomina, zniewak. Czego chcesz? Tym razem ci się nie uda. Całe Edirn przekona się, co znaczy pięść Silgrata. Stawaj! No dobrze, skoro chcesz. Nie ma nic przeciwko temu. A masz. A masz. Cia. Skąpa go. Skąpimy mu, szkoda nikomu. No i co? Precz stąd! Upokorzyłeś mnie! Cicho, mam cisnę. Zasyć. Słucham. Czarodzieje będą szczęśliwi, jeśli podpiszecie ich układ. Tylko kto miałby doradzać w Engerbergu? Upierają się, że sami wyznaczą doradcę, ale nie sądzę, żeby Saskia się na to zgodziła. Różnie może być. Ta dziewczyna nikomu nie pozwoli sobą sterować. Obserwuję ją i widzę, jak wspaniale dowodzi armią. Jeśli ktoś zdoła ją zmanipulować, zrobi się niebezpiecznie. Nie rozumiem. Tak, tylko głośno myślę. Jesteście tu w sprawie wojny z Kedwen. Nie dopuścili nas do Natalisa, a Radowid odmówił spotkania.
Skandal! Magowie nudzą tylko o swoim systemie doradców, ale i oni nie traktują nas poważnie. Cała nadzieja w Saski. Może ona coś wskóra? Ponoć Henselt na wieść o naszej obecności dostał ataku furii. To mu się często zdarza. Bo to awanturnik, a nie król. Taki z niego dyplomata jak z Jaskra Prawiczek. No. Okej, dobra. Ruszamy. Cześć, pies. Pieseś. Hał, hał. Cześć, hał, hał. Cześć, nie bądź smutny. Pieseś. No to ja muszę dać misję. Teraz mi to mówicie? Nie pracuję z czarodziejkami. Wycofuję się. O co chodzi? Będziecie się bić? Kapituła zakazała pojedynków. Nie możesz się tak po prostu wycofać z umowy. My też mamy swoje zobowiązania. Zresztą wziąłeś już część pieniędzy. I zamierzam je zatrzymać. Lepiej za mną nie idźcie. Wiedźmin Geralt! Co za spotkanie! Możemy porozmawiać? Nie sądziłem, że się jeszcze spotkamy. A już na pewno nie tutaj. Lochmuin to intrygujące miejsce. Zwłaszcza dla naukowców. Potrzebujemy kogoś do ochrony ekspedycji. To wiedźmińskie zlecenie. Dlatego musi kosztować. To oczywiste. Nasza mocodawczyni nie szczędzi pieniędzy na przedsięwzięcia naukowe. Możesz się spodziewać sowitej zapłaty. Po wykonaniu zadania. Przed spodziewam się zaliczki. Właśnie. Wolelibyśmy rozliczyć się całościowo. Nie ma. Tamten najemnik dostał zaliczkę. No właśnie. Pieniądze wziął, a roboty nie wykonał. A ja wezmę... Złodziej. Nie odpowiadam za waszą naiwność. No, jeżeli się upierasz, pokryjemy zaliczkę z własnej kieszeni. Pustawej. Czas nagli, do rzeczy. Czarodziejka wyjaśni ci wszystko. Właśnie do niej idziemy. Ja tylko powiem, że chodzi o Ebderhenę. O jego pracownię, bo Ebderhena nie żyje. Co Derhena robił w tym mieście? Wszyscy słyszeli o jego klątwie tysiąca dżinów, ale mało kto wie, że badał historię Lochmuin. Interesował go zwłaszcza upadek Wranów. W swoich pamiętnikach umieścił wzmiankę o pozostawionych tu archiwach. Namierzyliśmy jego pracownię. Wy? I tak właściwie to czarodziejka. Ale to my wiemy wszystko o Ebderhenie. Doktoryzowałem się z Ebderheny. Droga do pracowni prowadzi przez kanały. Pamiętacie eliksir, który dostałem od was we Flotsam? Oczywiście. Jak idzie eksperyment? Były jakieś efekty uboczne? Albo jakieś interakcje z innymi specyfikami? Jak piję wódkę, to na języku rosną mi włosy. Znam się na potworach i czarodziejkach. Jak się nazywa ta wasza? No ja się nazywa. Przykro mi, ale dopóki nie zdecydujesz się do nas dołączyć, nie możemy ci zdradzić jej imienia. W takim razie miło się gawędziło. Miło. Cynthia. Nazywa się Cynthia. Oho. No już wiem, o co to chodzi.
Ale pójdziemy. Pomogę wam. Nie pożałujesz. Skąd wyruszamy? Uzyskaliśmy dostęp do dawnej krypty magów. Znajduje się pod tą wieżą. Nasi towarzysze już na nas czekają. Okej. Ale kopujemy. O, no, kocham jak tu ciemno. Mogłeś? A, o. Nie, tu! Nie mieczem. Piszemy. O, kochana, to będzie łatwa. Więc właśnie ten plan. Olympi. Medalion drży. I to jest. Czarodziej. Ała. Jeszcze go. Okay.
Teraz go nie możesz. On się nie tak, a ja niego nie, no szkurde. Oni tam pójdziemy, pijemy se elixiry, kurde no. Grom. Grom. I ja słucha. Dobrze szło. Kurde, bo mi... Medalion drży. Tak, wiem, teraz wiem. Thank you.
musi mieć tą głupią. Jeszcze tę głupią i tamte za on. Wymasz! Zbugował się. Nie mogę. Ach nie, w końcu. W końcu popaliłem gościa.
Ale chyba właśnie nie ma jeszcze szukać. O, pierwszy raz na odcinkach Geralt z nimi umiera. Ja. Mogę przeszukać w końcu. No długo kochany innej gości nie. Ciężko. O, łatwo, sorry, ale nie było. Nie tu. Bądź gotów. To on zabił Van Hemara. I wielu innych czarodziejów. Wiem, kto to jest, Cynthia. Masz tupet, żeby przebywać w tym samym mieście co Filippa i nawet nie zmienić imienia. Filippa wypadła z gry. Została aresztowana. A ja miałem nie żyć, ale żyję. Błąd. Poważny błąd. Proponuję układ. Czego tu szukacie? W pracowni Darheny wciąż mogą być księgi i dokumenty potrzebne Cesarskiej Akademii Nauk. To nawet nie było zabawne. Kłamiesz. Nie wiadomo, co znajdziemy w pracowni. Darhena był utalentowany, ale był też dziwakiem. A co macie nadzieję znaleźć? To tajne. Nie mogę powiedzieć, ale niezależnie od tego potrzebujemy pomocy. Pracownia znajduje się pod obozem Redani, do którego nie mamy wstępu. Chcieliśmy przejść kanałami, ale nie damy rady bez wojowników. Jak dostać się do obozu Nilfgaardu? Jest jedno wejście. Potem długi, wąski korytarz pełen straży. Nie przekradniesz się.
Renwald Ep Madsen nieprzypadkowo wybrał to miejsce. Gdzie trzymacie Triss? W głębi obozu, pod starym zrujnowanym budynkiem. Pomożesz mi ją uwolnić? Nie ma mowy. Lepiej od razu mnie zabij. Nie masz pojęcia, co się robi z podwójnymi agentami w cesarskim wywiadzie. Nie rozumiesz sytuacji. Zmieniłaś Triss w kawałek zimnego kamienia. Już samo to wystarcza, bym musiał się powstrzymywać przed zrobieniem czegoś naprawdę paskudnego. Jest cała i zdrowa. Dekompresja przebiegła bez komplikacji. A przesłuchanie po dekompresji? Bo przecież było przesłuchanie. Nadzorowałem je osobiście. Prezentacja narzędzi i kilka śniców wystarczyły, by zaczęła zeznawać. Masz. Aż mu się więcej nie odzywać. Albo go zabiję. Adalbert, milcz. To rozkaz. Wiedźminie, pomóż mi wykonać misję, otworzyć pracownię Darheny. A w zamian? Czytałam raporty wywiadu. Znam twoją przeszłość. Jest tam coś bardzo ciekawego, o czym nie pamiętasz. Mogę cię zmusić. Nie, nie możesz. Będziesz mnie torturował? Oboje wiemy, że nie. Niech będzie. Pomogę wam otworzyć pracownię. W zamian powiem ci wszystko, co mogę. Umowa stoi? Stoi. Mogą tu być utopce? Albo pokrewny gatunek? A może inne monstra, które... Taki już jest ten świat. W kanałach są potwory. Co się przyda? To gule! Zwykłe zgnilce. Uważajcie! O ludzie kochany, jak po mnie! Wow! Kurde! I jestem pod wrażeniem. Wywiązuję się ze swojej części umowy. Mam nadzieję, że zrobisz to samo. Bądź spokojny.
Drogo kochany, jak mnie to pochłonę tutaj giją, co jest? Ja nie wierzę. A cześć! A kurde! Kurde! Nie przewidziałem tego! Mój kochany, nie! Jestem szczupem, żeby po kanałach latać. Czego szukamy? Jakichś grobów ponoć. Ty, może coś da się uszczknąć dla nas? Zadrzyj gębę, sierżant usłyszy i wpadniemy w gówno. Ale pomysł dobry. Się zbudował. Mamy towarzystwo. Redańskie skurwysyny! A, zepsują ci wszystko, tak? Ojoj, ojarzę mi przykro. No, naprawdę przykro. Gdzieś tu musi być wejście. O ile nasi eksperci są wiarygodni. Ebderhena zajmował się iluzjami, między innymi. Eksperymentował też dużo z golemami. Ponoć można było z nimi rozmawiać. Poezji no, wprawdzie nie rozumiały, ale... Skończcie z tymi zachwytami. Tak, to iluzja. Znalazłam punkt zaczepienia zaklęcia. Odsuńcie się! Mogę stać przed ogniem, albo przed jak ryba. Chociaż nie mam igły, mówią, że przeszywam. Czym jestem? Ostrożnie z odpowiedzią. To może być pułapka. Typowe dla Ebderheny. Był geniuszem, ale miał skłonność do złośliwych żartów. Zupełnie jak dziecko. Zatem grupa dorosłych znawców tematu powinna dać sobie radę. Owszem, to trywialne. Odpowiedź brzmi ból. Odpowiedź nieprawidłowa. Niemożliwe! Tyle lat wspólnych badań! Wyobraź! Będę krótki lub długi. Przyjdę nocą lub w dzień.
piękny lub paskudny, lecz tylko twój. Cień. 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 Odpowiedź nieprawidłowa. Ach, nie. Jeszcze mnie tym podpalił. Ja ci... Gdy jestem sam, nie można mnie zważyć. Gdy jest nas wiele, możemy być ciężkie. Mam dar uzdrawiania, lecz racz zauważyć, że mogę też szarpać mym jedynym zębem. Co proponujecie? Tylko bez wygłupów. Nie chcemy mieć kolejnego trupa. Według mnie chodzi o piórko. Jedno nie waży nic, a wór pierza jest ciężki. Gdy miałam 10 lat, byłam mistrzynią zagadek. Jednak w życiu nie słyszałam o piórkoterapii ani o zębatym puchu. Już prędzej liść. Lekki, w dużej ilości ciężki. Leczy, jeśli jest dobroczynnym zielem. Kąsa, jeśli jest rosiczką. Dobry pomysł. A może śmierć, ujęta metaforycznie. Mistrz Farid ujawnia duszę poety. Niestety wszystkie rozwiązania są naciągane. To niby co? Czas? Mróz? Szczerbaty wampir? Może Wiedźmin ma lepszy pomysł? Mróz. Odpowiedź nieprawidłowa. A kurde, no jaki kone. Znowu kolej na śmierć. Dobrze zapisałem. Tak, dawaj. Kurde, ja... kurde... Jestem cięci w zagaści, kurde, a ty jeszcze ten moim szczęci tego klika, tego taka nie ma. Niemożliwe! Tyle lat wspólnych ba... Będę krótki lub długi. Przyjdę nocą lub w dzień. Piękny lub paskudny. Lecz tylko twój. Sen. Odpowiedź prawidłowa. Dobrze idzie. Nie wszyscy mogą tak powiedzieć. Brawo. Dobrze idzie. Kurde, teraz. Kurde. Teraz mi się teraz zaczął. No nie wierzę, teraz mi się teraz zaczął. Kurde. Dobrze idzie. Nie wszyscy mogą tak powiedzieć. No idź. No idź na będzie. No. No kochany. Ktoś tu był przed nami, całkiem niedawno. No tak go nie boisz. No. Proszę, proszę, konkurencja! Zabić ich! No tak, proszę, konkurencja. Nie, tutaj, nie chcę mieć. Co są takie wejście? Gdzie to tak, jak my mój miecz jest ten fajny? O, myślę. No,
Sytuacja się skomplikowała. Zresztą bezpośrednio ze sprawy. Nie powiem. Blede Nordling. Kolejny strażnik. Zareagował na moje zaklęcie. No to nie kłamiesz. Grupa podróżnych przez mrok wędrowała. Nad nimi trzech przewodników i trójka ich została. W nocy szli za smokiem o wężowych splotach i za srebrną panią, gdy naszła ją ochota, by pokazać oblicze. W dzień wiodła ich góra skarbiec i bogactw nie zliczę. Ktoś tu narzekał na zbyt łatwe zagadki. Zastanówmy się. Jest 9 nisz z freskami. Mamy 3 grupy nisz po 3 freski. Zagadka mówi o 3 przewodnikach nad wędrowcami. Przyjrzyjmy się ilustracjom na freskach i poszukajmy odpowiedzi. Mogę się wypowiedzieć, co myślę o zagadce, ale nie będę brał udziału w rozbrajaniu mechanizmu. Mam złe przeczucia. Co sądzicie o pierwszym wersie? Klepsydra jako symbol czasu. Wężowy smok połyka własny ogon, co symbolizuje nieskończoność, a więc czas. Gwiazdozbiór. Bo smok alchemiczny jest skrzydlaty. Każdy dobry alchemik zna się też na astrologii. Tutaj musi chodzić o gwiazdozbiór. Alegoria alchemiczna. Smok skrzydlaty jest symbolem pierwszej materii. Sądzę, że to klepsydra. Zajmę się tym. Co myślicie o drugim wersie? Biała róża to symbol zakonu płonącej róży. Na fresku widnieje herb, a w heraldyce kolor srebrny przedstawia się jako biały. Srebrna panna jest więc białą różą. Księżyc. W alchemii utożsamiany z pierwiastkiem żeńskim i związany ze srebrem jako metalem. Na południu zakon jest słabo znany. Trupia główka jest za to symbolem śmierci i nilfgaardzkiej brygady Nausika, o której słyszeli wszyscy Nilfgaardczycy. Nausika może być srebrną panną, bo mówi się, że za oddziałem podąża śmierć, a i sama nazwa pochodzi od kobiecego imienia. To musi być biała róża. Zajmę się tym. Co myślicie o trzecim wersie? Przepaść, urwisko. Starożytna alchemiczna zasada stanowi, co na górze, to na dole. Zagadka mówi więc o przepaści, urwisku. Trzeba czytać dosłownie. Chodzi o masyw Mahakamu, zasiedlony przez krasnoludy i gnomy, gdzie wydobywa się wiele cennych kruszców, niezbędnych każdemu alchemikowi. Góra Skarbiec to musi być wieża. Wedle legend na wieżach więzi się królewny i ukrywa zaczarowane przedmioty, których nie powinien znaleźć bohater baśni. Wers na pewno odnosi się do wieży. Ja stanę przy tym. Spróbujmy rozwiązać zagadkę. Zajmijmy miejsce. Na mnie nie liczcie! Ja chcę żyć! Twoja wola. To ja muszę stanąć przy wieży. Przy wieży. No i to działa. Osle! Kurde! Musimy spróbować innej kombinacji. Mieć tego dosyć. Nie chodź. Grupa podróżnych w nocy szli za smokiem o wężowych splotach i za srebrną panią, gdy... To powinien być gwiazdozbiór smoka. Zajmę się tym. Według mnie to księżyc w pełni. Zajmę się tym. Tu na pewno chodzi o przepaść albo urwisko. Ja stanę przy tym. No, 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 no. Spróbujmy rozwiązać zagadkę. Zajmijmy miejsce. Na mnie nie liczcie.
Twoje... cicho. Cicho, dobra, czy tam nie ma, tylko ognisko. Dobra, to trzeba ci ognisko. Dawaj no, szybciej. No szybciej. Idź szybciej, cudne dreno, jak cudu. I co? I co? I co? I co? Musimy spróbować innej kombinacji. Ała, kurde. Ja, cicho. Cicho, pan. Spodziewałem się większych wyzwań. Na razie mamy zagadki dla amatorów biesiady i piwa. Grupa podróż. O, na to wiem. Wszystko wskazuje na to, że to alegoria przemiany alchemicznej. Zajmę się tym. Trupia czaszka. To powinno być to. Zajmę się tym. Góra na tle nieba. Brzmi logicznie. Ja stan... Spróbujmy rozejmy. Na mnie... Dobra, góra na tle nie ma, góra na tle nie ma, góra, nie tu masz, góra na tle nie ma. Góra, kurde ma. No, kochany! Musimy spróbować innej Małe, ale kurde. Grupa podróżnych przez... W nocy szli za smogiem, owe. To powinien być gwiazdozbiór smoka. Zajmę się tym. Trupia czaszka. To powinno być to. Zajmę się tym. Wers na pewno odnosi się do wieży. Ja stanę przy tym. Spróbujmy rozwiązać. Zajmijmy. Na... Twoje... Cicho. Wieża. Gdzie tu masz tą wieżę? Na wieżę, kurde. O, Bogu kochany. O, no, myślę. Musimy spróbować innej kombinacji. A to nie to, nie? Zaczynam mieć tego dosyć. A to nie to, nie jest gościu. Ja sobie muszę na telefon na razie zobaczyć, bo... Długo kochany... Zagadki to mnie rozwalą. Haha, co to? Mnie rozwalą, kurde no... O, już szybko... No szybciej! Bo mówi się, że za oddziałem podąża śmierć, a i sama nazwa pochodzi od tego. No. Według mnie, co
jest za to symbolem... W heraldyce kolor srebrny przedstawia się jako biały. Srebrna panna je... Peskaj, poszukajmy odpowiedzi. Mogę się wypowiedzieć... Nie, zaraz tutaj... Nie będę brał udziału w rozbraniu... Muszę tutaj zobaczyć. Co sądzicie o pierwszej wersji? Klepsydra jako symbol czasu. Wężowy smok połyka własny ogon, co symbolizuje nieskończoność, a więc czas. Gwiazdozbiór. Bo smok alchemiczny jest skrzydlaty. Każdy dobry alchemik zna się też na astrologii. Tutaj musi chodzić o gwiazdozbiór. Alegoria alchemiczna. Smok skrzydlaty jest symbolem pierwszej materii. No i co kugajesz? To powinien być gwiazdozbiór smoka. Okej. Co myślicie o drugim wersie? Biała róża to symbol zakonu płonącej róży. Na fresku widnieje herb, a w heraldyce kolor srebrny przedstawia się jako biały. Aha, super. Srebrna jest więc białą różą. Super. Księżyc. W alchemii utożsamiany z pierwiastkiem żeńskim i związany ze srebrem jako metalem. Na południu zakon jest słabo znany. Tu białuszka jest są takie głupie, trochę. Sorry. Muzyka może być srebrna. Mówi się, że za oddziałem podąża śmierć, a i sama nazwa pochodzi od kobiecego imienia. Nikły nie ta. Księżyc. Według mnie to księżyc pełni. Zajmę się tym. Co myślicie o trzecim wersie? Przepaść, urwisko. Starożytna alchemiczna zasada stanowi, co na górze, to na dole. Zagadka mówi więc o przepaści, urwisku. Trzeba czytać dosłownie. Chodzi o masyw Mahakamu, zasiedlony przez krasnoludy i gnomy, gdzie wydobywa się wiele cennych kruszców, niezbędnych każdemu alchemikowi. Góra Skarbiec to musi być wieża. Wedle legend na wieżach więzi się królewny i ukrywa zaczarowane przedmioty, których nie powinien znaleźć bohater Baś. I co tu dajesz? Góra na tle nieba. Dobra, no to zobaczymy. Jeszcze raz spróbujemy. Ale wiem. To powinien być gwiazdozbiór smoka. Zajmę się tym. Według mnie to księżyc w pełni. Zajmę się tym. I potem trzeci werset, co to było? Góra na tle nieba. Góra na tle nieba. Brzmi logicznie. Ja stanę przy tym. Spróbujmy rozwiązać zagadkę. Zajmijmy miejsce. Na mnie nie liczcie! Ja chcę żyć! Dobra, koleś, słyszeliśmy to. Góra na tle nie ma, góra. Jak masz górę na tle nie ma. Gdzie to góra na tle nie ma? No, szybko. Brzmi logicznie. Ja stanę przy tym. No fujny. Spróbujmy rozwiązać zagadkę. Zajmijmy miejsce. Na mnie nie liczcie. Ja chcę żyć. Dobra, cicho. Mówiłeś to. Jaka góra na tle nie ma? Nie pij, po co? Co ty robisz? A tu, okej, dobra. Wyczuwam intruza. Nie! Brawo. Uff. Się udało. Ekspedycja się wykrusza. Byli nawet zabawni. Zamknij się. No, oczywiście, pani. No właśnie. Przyjąłem. Ja idę pieszy. Golem! Legenda Darheny potwierdza się. To tylko bezwolna maszyna stworzona, by wykonywać rozkazy i zabijać. Wypisz, wymaluj, nasz Wiedźmin. Rzeczywiście, powinienem się z nim dogadać. Ty? Co ty wiesz o golemach? Może i golemy nie napadają na karawany jak niektóre potwory, ale dobre bestiariusze poświęcają im wiele miejsca. Geralt, nie kwestionuję twojej wiedzy. Jednak to ja powinnam... Kwestionujesz. Jestem profesjonalistą. Wydobędę od tego tutaj słowo wyłączenia, albo ogłupię go i przełamię formuły. A więc mamy w drużynie i włamywacza. Próbuj, proszę bardzo. Nie mam złych zamiarów. Ani ja. Wiedz jednak, że to może się zmienić.
Derhena musiał czuć się samotny, skoro uczynił cię elokwentnym. Mistrz uczynił mnie strażnikiem. Niczym mniej, niczym więcej. Ty zaś, póki stoisz, gdzie stoisz, jesteś gościem. Stworzyły cię potężne czary. Derhena był prawdziwym mistrzem. Jest nim nadal, skoro jego mistrzostwo przetrwało. Jako istota świadoma musisz czuć samotność w tym miejscu. Mylisz się. Ból świata czy melancholia są domeną emocji i uczuć. Moim rozumowaniem rządzi czysta logika, ściśle ograniczona przez formułę. Jednak potrafisz się uczyć. Mówią, że skłonność do filozofii bierze się z ciekawości świata. W moim przypadku pochodzi ona z woli mistrza, który lubił ze mną rozmawiać. Czujesz jednak potrzebę dyskusji? Po prostu ją mam. Mam inne pytania. Pamiętasz swojego stwórcę? Oczywiście. Zostałem powołany do istnienia przez mistrza Derhenę. Trwam z jego woli, z jego mocy, z zatopionej w kamiennych trzewiach konieczności. Derhena nie żyje. Ale wciąż żywe jest jego słowo, dzięki któremu istnieje. Nadal trwa jego dziedzictwo, które chronię. Imperia powstaną i upadną. Rzeki zmienią bieg, lecz ja będę posłuszny jedynemu mistrzowi na mojej wiecznej warcie. Nie jesteś automatem. Masz świadomość, myślisz, potrafisz podejmować decyzje. Mylisz się, jestem elokwentny. Potrafię rozróżniać gości i intruzów. Umiem również radzić sobie z tymi drugimi. Jednak wszystko, co mówię i robię, jest ograniczone przez precyzyjne formuły. Nawiasem mówiąc, jestem odporny na uroki. Powstrzymać intruzów. Rozejrzyjmy się. Jest lepiej niż myślałam. Ta misja to wielki sukces. Może dostaniesz awans. Notatka Derheny mówiąca o wyjeździe do Zerikanii. Derhena opisuje znalezienie ważnego dokumentu dotyczącego Wranów. Derhena pisze tu o szczepach bakterii. Czujecie to? Medalion cały czas drży. To kolejna iluzja maskująca. Spróbuję ją rozproszyć. Co to za urządzenie? Zrobiłeś, co do ciebie należało. Dostaniesz zapłatę i... Taką jak naukowcy? Zginęli, kiedy przestali być potrzebni.
Nigdy nie byli potrzebni, ale Cynthia się uparła. Na szczęście byli na tyle uprzejmi, że bez mojej pomocy ostatecznie rozwiązali swoją kwestię. Ja nie będę taki uprzejmy. Adalbert? Wiesz, czego masz szukać? Tak jest. To wygląda na prototyp megaskopu. Nie miałam pojęcia, że się zachował. Do czego można to wykorzystać? Artefakt wykrywa więź emocjonalną z daną osobą. Wystarczy się na niej skoncentrować i można nawiązać połączenie. Idealne narzędzie dla szpiega. Tak. Pora wywiązać się z umowy. Co wiesz o mojej przeszłości? Byłeś jeźdźcem dzikiego gonu. Czytałam raporty. W Nilfgaardzie nie mają nic innego do roboty, tylko pisać raporty o wiedźminach? Nie o wiedźminach, tylko o tobie. Jesteś jedyną osobą, która była w orszaku i żyje. Aha. To wszystko? Interesuje mnie każdy szczegół. Nie ufaj Leto. Myślisz, że ufam ludziom, których ścigam? Dzisiaj jest twoim wrogiem, ale nie zawsze tak było. Skąd wiesz, że znałem Leto? Czytałam. Raporty wiem. Dlaczego mnie przed nim ostrzegasz? Bo cię lubię. Jakie macie dowody na to, że byłem w dzikim gonie? Żadnych. Ale kłamstwa w raportach nilfgaardzkiego wywiadu karane są ćwiartowaniem. O kurde. To rzeczywiście cywilizowany naród. Nie masz pojęcia, jak wielu ludzi się tobą interesuje. Bardzo ważnych ludzi. Tylko dlatego, że przeżyłem? Ktoś, kto był jeźdźcem dzikiego gonu, może być kluczem do rozwiązania zagadki orszaku. Oni też o tym wiedzą. Uważaj na siebie. A to nie powiesz. Powiedzmy, że zaspokoiłaś moją ciekawość. Cieszę się, że jakkolwiek zdołałam zaspokoić wiedźmina. Chciałbym to wypróbować. Mogę? A nie chciałbyś żyć długo i szczęśliwie? Jeżeli jeszcze raz się wtrącisz, opiszę to w raporcie. Możesz skorzystać, ale tylko raz. Udostępniasz tajemnice państwowe Nordlingowi. To też umieścisz w raporcie? Na pewno kiedyś zostaniesz dowódcą, Adalbercie. Ale zanim do tego dojdzie, bądź grzeczny i rób, co do ciebie należy. Właśnie. Paragraf 22 kodeksu mówi jasno. W przypadku podejrzenia o zdradę, dowódca misji przestaje sprawować władzę. Punkt 1 mojego kodeksu mówi, każdego zdrajcę należy zabić, zadając mu możliwie dużo cierpienia. Tego się nie spodziewałem. Multiplikacji uczą ich na drugim roku studiów. Że staniesz po mojej stronie, czarodziejko. No właśnie. Cóż, a teraz wybierz jedną osobę, z którą chcesz się skontaktować. Potem to zabieram. Okej. Nilfgaard ćwiartuje agentów za kłamliwe raporty. A co robi z agentami, którzy zabijają swoich współpracowników? Nic, dopóki nie ma o tym pojęcia. Zobaczymy się jeszcze? Nie miałabym nic przeciwko temu. Możesz mnie znaleźć w karczmie. Powiedzmy. Cieszę się. Wolałbym, żebyś nie podsłuchiwała, kogo będę podsłuchiwał. Nie będę ci przeszkadzała. Mam tu sporo pracy. Twój los jest w twoich rękach, czarodziejko. Mój los? Ani jedno pytanie nie dotyczyło mnie. Wszystko zależy od ciebie. Zgodzisz się ze mną, że to komfortowa sytuacja. Nie zaprzepaść swojej szansy. Słucham więc?
króla Temerii. Ustaliliśmy już, że będziesz mówić tylko to, o czym nie wiem. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś wartościowego. Szkoda, że już więcej nie mogę użyć artefaktu. Zostało niewiele mocy. Rozumiem. Dzięki za współpracę. Notatka Derechany dotycząca księgi procedur mutacyjnych. Dobra, tu się z wami pożegnam, więc jeszcze raz subskrybujcie mój kanał, dzwoneczek, lajkujcie odcinki, łapki w górę, piszcie komentarze, ja będę odpisywał, lajko łapka w górę przy na serduszko, muszę też aktywować go do 3K, a mi go 1000, no ok. Dziękuję, że byliście ze mną, napiszcie. I takim muzycznym akcentem się żegnam. Na razie, siema. Mych, mych, mych.